Orędzie 532, Meksyk 5 grudnia 1994 roku. Wieczernik narodowy dla kapłańskiego ruchu maryjnego w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Źrenica moich oczu. Z jak wielką miłością patrzę na was, kapłani i wierni należący do mego ruchu, jesteście obecni tu. W moim bardzo czczonym sanktuarium, by uczestniczyć w Waszym wielkim wieczerniku. Kończy on wieczerniki organizowane w miastach Meksyku, na tej ziemi, którą szczególnie ochraniam i błogosławię. Sprawiam, że z mojego niepokalanego serca spływają potoki miłosiernej miłości na Was wszystkich, na Kościół i na całą tę biedną ludzkość. Jak w moich oczach Utrwalony jest portret małego Huana Diego, któremu się ukazałam, tak samo i wy jesteście wyryci w moich oczach i w sercu waszej niebieskiej mamy. Jesteście źrenicą moich oczu, ponieważ jesteście moimi najmniejszymi dziećmi, całkowicie mi poświęconymi, dzięki czemu mogę na was rozlewać całą czułość mojej matczynej miłości. Jesteście źrenicą moich oczu, "Ponieważ pozwalacie mi się prowadzić z tak wielką uległością. Słuchacie mnie, robicie to, o co was proszę, kroczycie po drodze, jaką wam wyznaczyłam. Dzięki temu, za waszym pośrednictwem, mogę realizować wielki plan tryumfu mojego niepokalanego serca w świecie. Jesteście źrenicą moich oczu, ponieważ poprzez Was mogę rozszerzać światło wiary, w tych dniach wielkiego odstępstwa. Zapach łaski i świętości w czasie wielkiego zepsucia i zwycięską siłę miłości w tej godzinie przemocy i nienawiści. Jesteście źrenicą moich oczu dzięki wielkiej miłości, jaką darzycie Jezusa w Eucharystii. Z jak wielką radością patrzę na was, kiedy idziecie przed tabernakulum by oddać Jezusowi wasz kapłański hołd miłości, adoracji i wynagrodzenia. Obecnie wielka pustka i obojętność otacza Jezusa w Eucharystii, wy zaś szerzycie wciąż uroczyste godziny adoracji Eucharystycznej. Otaczacie Jezusa w Eucharystii kwiatami i światłem, znakami ukazującymi Waszą miłość i pełną serdeczności pobożność. Jesteście źrenicą moich oczu, ponieważ jesteście prości, ubodzy, pokorni i kochacie mnie z całą czystością waszych dziecięcych serc. Widziałeś, mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają mnie, proszą i wychwalają moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi, dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa. Potwierdzam ci, że poprzez wielki jubileusz roku dwutysięcznego nadejdzie tryumf Mego niepokalanego serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie. Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia jego królestwa na świecie. I tak, ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię. Z całą moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez Was, błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.